omawiam prelekta Piotra Michalskiego i bohatera pana Seweryna, dzisiejszego ucia pana Seweryna Brunsteina. Z wielką przyjemnością gościmy pana na scenie. To było jedno z moich marzeń, żeby w Kodzie Mistrzów pojawił się pan. Podobno już tu występował. To ja raz występowałem na tej gali. A w Szopce. Tak jest, to prawda. Tak jest. Pan Seweryn Brunstein jest członkiem zespołu aktorskiego teraz. Ale tam jest dużo ludzi, z którymi nie chciałbym w jednym zespole być. Więc... Tak to w życiu jest. Często bywa się w zespołach, tak, w których są także osoby, z którymi się nie chciały. Takie życie są. Nie przedłużam, oddaję głos i słucham z natężeniem. Dobry wieczór Państwu. Oczywiście, zanim tu usiedliśmy, to sobie z Sewerynem parę tygodni temu taki plan układaliśmy, o czym to będzie i jak. I Seweryn powiedział wtedy, że słuchaj, ja w życiu nie napisałem żadnej grubej książki, żadnych prac filozoficznych, nie? Możemy porozmawiać o życiu. No bo w życiu Seweryna wydarzyło się bardzo wiele i wydarzyło się bardzo wiele związanego ze współczesną historią Polski, ze wszystkimi jego węzłowymi momentami, których to Sewek był bohaterem, tak trzeba powiedzieć. Jedną rzecz jeszcze chciałem tu zaznaczyć na początku, że to niedobrze, że nie napisał tej książki, bo wszyscy go namawiają, żeby napisał po prostu swoją biografię. On radykalnie odmawia, ale myślę, że w tym roku może dojść do pewnego przełomu, ponieważ Seweryn wśród rzeczy wielkich, które w życiu dokonał, dokonał i takiej, że namówił Karola Modzelewskiego, żeby napisał swój biogram, życiorys. To jest ta książka, która dostała nagrodę Nike. Więc ja Państwa zachęcam, może na koniec was zapytam, jak już przelecimy przez całe życie Seweryna, to wtedy powiecie mu, czy to jest materiał na Nike, czy nie. Czy warto, żeby siadał do pisania, czy rzeczywiście, żeby sobie odpuścił. To jeszcze trzeba mieć talent literacki, ale to już jest... No talent literacki Seweryn Blumstein niewątpliwie ma. On czasem daje temu wyraz, bo jest mistrzem krótkich form komentarzowych. I właściwie tytuł Kod Mistrza, a ja w roli dekodera mistrza, który tutaj siedzi, jest o tyle w tym wypadku może nietrafiony, że on, czyli nasz bohater, bardzo dobitnie i niczego nie kodując, zajmuje często głos w sprawach dla Polski bardzo ważnych. Zgadzasz się ze mną? Może być. Tak. Dobrze, to zaczniemy szalenie nietypowo i zarazem szalenie konwencjonalnie to spotkanie dzisiejsze. Właśnie nie od pytania, tylko od zagajenia. Sewku, miejsce urodzenia twoje. Urodziłeś się, twój Wrocław, dom. Czy to słychać, tak? Tak? Tak. Wrocław, urodziłem się w 1946 roku w maju, dwa dni po przyjeździe moich rodziców z Rosji. Wszystkich Żydów polskich z Rosji, którzy przetrwali wojnę w Rosji, prosto wysyłano na ziemię odzyskane tak zwane. I dwa dni po tym, kiedy ten pociąg dojechał, ja przyszedłem na świat. O, tyle. Dobra, i co to był za dom? Bo już powiedziałeś rzecz ważną. Wszystkich Żydów przywożono. To był żydowski dom? I taki nie. To znaczy, to był taki dom, w którym żydostwo było oczywistością. Mieszkaliśmy w jakimś takim domku na ulicy Zagadłowicza. Nad nami mieszkała siostra mojego ojca z mężem i z dwiema córeczkami, które jedna była rok młodsza ode mnie, druga jeszcze dwa lata młodsza. To był taki dom, w którym mówiło się, jak rodzice między sobą, starsi często rozmawiali widzisz, bo to był język ich dzieciństwa, ich domu. No i jak nie chcieli, żebyśmy czegoś rozumieli, to też rozmawiali między sobą widzisz. I ten idisz zaniknął w moim życiu i w życiu moich rodziców przez te lata i pamiętam, pozwól, że przeskoczę, 69
dziewiąty rok. Moi rodzice mają za kilka tygodni wyjechać z Polski. Ja już wyszedłem z więzienia. Ojciec tam się kręci po mieście, załatwiając różne rzeczy, i przychodzi któregoś dnia straszliwie taki jakiś zestresowany, no jakiś zmartwiony, poruszony. Pytam się, co się dzieje. On mówi, spotkałem w tramwaju czy w autobusie wycieczkę amerykańskich Żydów, szukali pomnika getta, bohaterów getta, no i chciałem im pomóc, no i chciałem się z nim porozumieć widzisz, bo innego zresztą nie znał języka, i okazało się, że straciłem ten język. Zapomniał po prostu? Zapomniał, po prostu tak, zapomniał. Nie, nie wypadł, zapomniał. A to mnie zaskoczyłeś, tej historii nie znam. A ja, widzisz, nie znam ani słowa, poza tym, że Jacek Kuroń, który miał absolutnie taką obsesję na punkcie Żydów i który był moim wychowawcą, kiedyś pojechał na kolonię TSKŻ-u, Towarzystwa Kulturalnego Żydów Polskich, w latach 60. Ja byłem jego wychowankiem w harcerstwie, które on stworzył, i przywiózł stamtąd kilka żydowskich piosenek, więc ja się ich nauczyłem, bo ja się łatwo uczę piosenek, i właściwie wszystkie moje, cały mój żydowski język czy w tych piosenkach to jest od Jacka Kurania. Pewnie nie jest bardzo wierny. Kiedyś mi opowiadałeś, to mnie bardzo zaskoczyło, że bardzo długo w swoim życiu nie spotkałeś kolegów nie Żydów, to znaczy... Nie, to jest nieprecyzyjnie. Znaczy ja myślę, że w ogóle to jest tak, że ja należę do pierwszego pokolenia, w którym ten problem, w którym myśmy, do pierwszego pokolenia Żydów polskich, jeśli tak można powiedzieć, które jakby było pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, publicznego, towarzyskiego. Jeszcze, ja już nie mówię, że przed wojną, ale w moim domu bardzo rzadko bywali towarzysko nie Żydzi. Mówiło się tylko po polsku i tak dalej, to nie miało żadnego znaczenia. Ta bariera tak mocna przed wojną dalej istniała. Natomiast ona już dla mnie nie istniała zupełnie. Już w moim pokoleniu to właściwie nie istniało. To nie znaczy, że nie była cała sprawa żydowska wokół nas jakoś nie się działa, prawda? Ale tej bariery nie było. Była to normalna szkoła, normalne przyjaźnie, normalni koledzy i to w ogóle nie był problem. A taki pierwszy moment formacyjny twój, bo przejdźmy przez ten twój życiorys. Pierwszy moment taki formacyjny, ideowy, dotknięcie czegoś, co cię albo w polski los wkręciło, polski nie w sensie narodowy, no to taki państwowy, że tak powiem. To chyba było Czerwone Harcerstwo i Jacek Kuroń. Jacek Kuroń stworzył harcerstwo, to był taki odrębny chówiec. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zafundował nam, tym dzieciom, które tam zebrał, normalne komunistyczne wychowanie. To niesamowite, ale najbardziej niesamowite jest to, jak on nas przeprowadził później do opozycji z tego. Ale w każdym razie, no to rzeczywiście, znaczy, ja pamiętam takie, pewnie dlatego to się jakoś udało i z tego wyszli przyzwoici ludzie, że ono było nonkonformistyczne, że ono też było, polegało ten cały system i te relacje grupowe były szalenie ciepłe, cały taki system opieki nad najmniejszymi, tak, jeśli chodzi o wartości. Natomiast cała kultura wokół tego była absolutnie komunistyczna. Jacek Kuroń opowiadał nam gawędy o tym, właściwie gawędy przy ognisku, które opowiadał Jacek, to były o dzielnych ubekach tak naprawdę. Jak się Jacek... Który to był? 61. Jeszcze? Tak. 65. Ja poznałem chyba Jacka pierwszy obóz, to był 58. Ja byłem kompletnym gówniarzem. Miałem 12 lat. Ale w każdym razie to jakby w takiej kulturze było. Potem sobie uświadomiłem, kiedyś myślałem o piosenkach, któreśmy śpiewali. Śpiewaliśmy mnóstwo piosenek i to było jedno z takich wyróżników tego harcerstwa. Powiem szczerze, że na przykład nie tylko to, przede wszystkim Czerwona Chusta. W 59 czy 60 roku być w Czerwonej Chuście i śpiewać po rosyjsku w tramwaju, a myśmy śpiewali też, jakśmy byli na zbiórkach w tramwaju, to naprawdę wymagało od kogoś, żeby umiał, to była taka szkoła tego, że nie boisz się być inny. To naprawdę nie było takie łatwe. To też jeden z elementów tego wychowania. No w każdym razie myśmy śpiewali sporo po rosyjsku, śpiewaliśmy też po żydowsku, śpiewaliśmy po ukraińsku. Jacek miał w ogóle obsesję tego,
tych, prawda, takiego antynacjonalizmu, prawda, no, nie znosił tego polskiego nacjonalizmu i w ogóle nacjonalizmu. Ale potem się uświadomiłem, że w ogóle nie przyszłoby mi wtedy do głowy, nawet gdybyśmy znali, że to by nie przeszło, zaśpiewać jakąś łagierną piosenkę, taką, że tak powiem, antysowiecką. Że to w ogóle nie znaliśmy wtedy, ale też w ogóle to byłoby niemożliwe po prostu. To byłoby poza jakby takim taką możliwością. Tak. No, jednak to było strasznie jakby takie lewicowe i wprawdzie można było władzy mówić tak czy inaczej, ale te pryncypia takie ideowe były szalenie rygorystyczne i takie głębokie. Zanim przejdziemy na stronę opozycyjną, że się tak wyrażę, to muszę taki, nie wiem, czy to będzie lekki ton wprowadzić, ale już Państwo wiedzą, że Seweryn Bluszczan jest pasjonatem pieśni. Bo dzisiaj chyba się nie wychowuje przez wspólne śpiewanie. Bo w ogóle chyba nie ma wychowania zespołowego, to znaczy to zaniknęło, prawie zaniknęło harcerstwo, jest bardzo ograniczone i te dzieci w ogóle nie mają się jak uczyć życia w grupie. A to harcerstwo kuroniowe oczywiście w ogromnej mierze było też wzorowane na modelu skautowskim. Ta piosenka szczególnie była strasznie obecna i Jacek, no bo Jacek lubi śpiewać, on zresztą, Jacek fałszował. Ale lubił. Ale lubił, tak. I w dodatku jeszcze Jacek miał taką cechę, że nie był w stanie nauczyć się mechanicznie tekstu. Ja kiedyś odkryłem, śpiewając z nim, że on zawsze śpiewa obok. Znaczy on wymyśla, on pamięta, o co chodziło w piosence i wymyśla ten tekst zawsze od nowa. On miał taki typ inteligencji, tak. Ale opowiadasz, że z tego rygoru komunistycznego Kuroń w pewnym momencie, będzie dużo dzisiaj o Kuroniu. No, normalnie. No, normalnie, nie? Nagle się okazuje, że on was nie prowadzi ku czerwonej, świetlanej przyszłości, tylko nagle, nie wiem, czy to była tylko jego rola, no bo masa rzeczy się w twoim życiu wtedy wydarzyło. Ale że prowadzi was w stronę jakiejś alternatywy wobec systemu. To trochę samo przeszło, nie tylko dzięki Jackowi. To było takie, był rodzaj oczywistości. Na przykład ja byłem jedyny w mojej klasie, nie zapisałem się do ZMS-u. Bo dla mnie było oczywiste, że ten ZMS to jest G, no po prostu to bez sensu. To jest konformistyczne, to jest cyniczne, to nie ma nic wspólnego z wiarą w jakiekolwiek ideały, a szczególnie socjalistyczne czy jakiekolwiek. Więc taki pomysł, że taki radykalizm, w sensie, że to ma być czyste, uczciwe, ma zmieniać świat, poprawiać świat, bo to było bardzo ważne, dość prosto spowodował sytuację, że dość takie naturalnie, jak wchodziło się w życie, jak się czytało tą prasę, obserwowało to życie, to naturalnie zaczynałeś przechodzić na drugą stronę. Na początku oczywiście z takimi ideami, jakich cię uczyli, czyli jakby takimi socjalistycznymi, nazwijmy to, no, po prostu. Czyli tobie w takim ZMS-ie nie przeszkadzało to, że oni są czerwoni, tylko że oni są farbowani czerwoni, a tak naprawdę głównie, chodzi... Tak, tak. No w ogóle to jest... Tak, nie, to mi, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Powiem szczerze, że mało sobie ktoś, ale tu jest trochę osób w moim wieku albo zbliżonym, zdaję z tego sprawę, ale właściwie całe moje pokolenie było właściwie wychowane na języku takim lewicowym. To znaczy, i pamiętam to potem, jak myślałem o tym w 68 roku, jak się popatrzy na te rezolucje studenckie, cały język debaty publicznej to był język jakby taki na poprawianie socjalizmu, a nie na pójście gdzieś dalej. W tych rezolucjach... Aż do Solidarności właściwie. Co? Aż do Solidarności właściwie. Tak, no tak. Właściwie ostatnim takim powstaniem prawdziwie antykomunistycznym z tym językiem był Poznań. Potem już nie. Październik przecież nie. Październik, więc taki był język tego pokolenia. Nawet ci, którzy byli z takich bardzo tradycyjnych domów, nazwijmy to na dzisiejszy, takich, gdzie w ogóle nie mówiło się tym językiem, to dla nich też było oczywiste, bo znałem takich wielu, że z władzą albo z innymi rozmawia się w takim języku, że ten socjalizm trzeba poprawić. Poza tym, to już przechodzimy trochę dalej, trzeba pamiętać, mi się wydaje,
Jest zawsze pytanie, dlaczego to pokolenie młodych ludzi się zrobiło tą pierwszą rewoltę w 68 roku, prawda? Mi się wydaje, że myśmy byli też jako pokolenie stworzeni do rewolty z dwóch powodów. Po pierwsze, byliśmy pierwszym pokoleniem powojennym, ale które nie miało w kości terroru stalinowskiego. Nie było tego strachu, po prostu nie było. Myślę, że były takie rodziny, gdzie ten strach był mocniejszy. Tam, gdzie siedzieli w czasach powojennych czy coś. Ale większość nie pochodziło z takich rodzin. I więc myśmy się jakby nie bali. A drugi taki aspekt bardzo ważny, wydaje mi się, to jest, żeby się zbuntować, musisz mieć poczucie, że to jest twoje, że warto zaryzykować, że warto, że warto coś zrobić. No bo to jest jakoś twoje. Myśmy już byli, wychowani byli w tej Polsce Ludowej i mieliśmy poczucie, że to jest nasze jakoś. Bardzo wiele rzeczy nam się nie podobało, ale pewien poziom utożsamienia się z tym jest konieczny, żeby się zbuntować. I to jest najlepiej widoczne, bo taka młodzież takich domów, gdzie powtarzano im, prawda, że nie ma z tym nic wspólnego, to jest po prostu, trzeba przeczekać ten reżim. Taka młodzież się rzadziej buntowała po prostu, albo inaczej. To też jeszcze pytanie. A bunt jako taki był dla ciebie ważny wtedy? No wiesz, tak, jakoś w tym wychowaniu walterowskim to była taka istota w ogóle świata. No. To zresztą mi się tak zostało. Bo to wiesz, bo z jednej strony to niekoniecznie wiesz, wynikanie jakieś tu jest. Bo jak mówisz, to było nastawiane na poprawianie świata. I to w takim duchu sprawiedliwości wtedy przez was rozumianej, no jak rozumianej, prawda? Znaczy, ale przeciw komu czerwony harcerz miał się buntować? No chyba przeciwko imperialistom. Nie? No nie, nie. To właśnie to też gdzieś było. Ci imperialiści byli jakoś daleko byli. A niesprawiedliwości działy się wokół nas, prawda? Przy czym ten bunt, któryśmy podjęli w końcu, to moje środowisko, był takim bardzo inteligenckim buntem, ten 68 rok. To jeszcze nie było w obronie klasy robotniczej, czy w ogóle sprawiedliwości społecznej, tylko po prostu w obronie wolności słowa. No. Okej, okay, to do inteligencji dojdziemy, ale powiedz mi tak, no bo reżim, nie reżim, Gomułka, mała stabilizacja, tak to się nazywało, jednak jakiś zamordyzm, nie? I w jaki sposób znajdowało się, albo gdzie były takie miejsca, gdzie było miejsce na wolną dyskusję, na formułowanie myśli, które no, siłą rzeczy z czasem stawały się po prostu antykomunistyczne? Wszyscy ci, którzy to pamiętają, wiedzą, że to nie był szczelny reżim. Myśmy byli dziećmi października, to znaczy kiedyśmy wchodzili w jakieś takie młodzieńcze życie jeszcze, prawda, no to ten październik był świeży. Mieliśmy 10 lat, kiedy w 56 roku i potem dojrzewaliśmy jeszcze jakby w cieniu tej całej odwilży. I takich miejsc było mnóstwo. Dla mnie to byli walterowcy. Potem był klub Pichnika, który Adam założył już po rozpadzie walterowców. Znaczy walterowców rozwiązała partia, bo byli zbyt już niegrzeczni w 62 roku. Ale wtedy powstał klub Adama Michnika, wzorowany na Krzywym Kole, które też już w międzyczasie rozwiązano. Wszystko musimy chyba wytłumaczyć. Krzywe Koło. Krzywy Koło to był taki klub inteligencji w Warszawie, który powstał w 56 roku. Takiej swobodnej debaty. I tam byli najwybitniejsi ludzie. Intelektualiści polscy. Kierował nim przez długo Jan Józef Lipski, ale tam byli wszystkie nazwiska polskiej humanistyki, żurnalistyki, no różnych tych. Adam się na tym trochę wzorował i tam zebrał taką inteligencką młodzież warszawską, no, która była czytana, czytała kulturę już i też tam można było pyskować, ale to wszędzie można było, to nie było takie zamknięte. Ja pamiętam, żeśmy w szkole założyli klub filmowy, taki dyskusyjny klub filmowy. Sprawdzaliśmy filmy. Można było rozmawiać, może to nie było takie stricte polityczne, ale nikt nas nie blokował. Założyliśmy gazetkę w szkole. Wprawdzie nam zawsze po dwóch dniach zdejmowała tą gazetkę dyrektorka, ale czy ktoś tam od dyrekcji, ale myśmy tam walili w tą szkołę i w różne rzeczy. Także to nie był taki reżim, w którym młody człowiek nie mógł pyskować, interesować się, no, protestować, szukać jakichś problemów i rozmawiać. No.
W związku z tym, że cały czas mówią o polityce, w podtekście jest kultura. Pamiętasz któryś z tych filmów, które sprowadziliście? Nie, czy... to były takie klasyki wielkie, tam Bergman, coś, takie różne, tak, ale nie, o tym żeśmy rozmawiali. To młody człowiek lubi też rozmawiać o metafizyce, więc nie no. W ogóle. Tak. Myślałem, że był jakiś tytuł, który, żeby powiedzieć, moim ulubionym, jakiś Bergman był. No tak. Dobra, ale w takim razie wspomnijmy coś, co jest bardzo dla kultury ważne, za czym niektórzy tęsknią, a co wydaje się kompletnie umarło dzisiaj albo jest nieistotne, czyli świat polskiej inteligencji. Kto to był wtedy dla ciebie polski inteligent i po co on był właściwie w tamtych czasach? No nie wiem, to musiałbym chyba zacząć jednak od uniwersytetu, prawda? To znaczy, bo dla mnie takim światem polskiej inteligencji to było to, co jakby spotkałem na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpocząłem studia w 1964 roku. To były bardzo dobre, właściwie między 1956 rokiem a 1968, według mnie to są najlepsze czasy polskiej humanistyki. Te największe nazwiska polskich humanistyki to wtedy, wszyscy oni byli wtedy na uniwersytecie, więc ja studiowałem ekonomię i to też był taki wybór lewicowy, bo według Karola Marksa to ona objaśnia świat, prawda, ale biegałem na filozofię, na socjologię, słuchałem Kołakowskiego, Baumana i tym wszystkim żyłem. Nie mogę ci odpowiedzieć. Inteligencja polska to było dla mnie ten cały świat ludzi obecnych w takim życiu intelektualnym, który, no, to ich książki się czytało po prostu. Znaczy, to intelektualiści, to były te wzory. Trzeba pamiętać, to był taki czas, on był znacznie łatwiejszy i prostszy niż dzisiaj, bo właściwie raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące okazywała się taka książka, o której wszyscy wiedzieli, że trzeba ją przeczytać i kupić. Albo tomik poezji Herberta, albo jakaś książka socjologiczna, ale to było takie powszechne po prostu. Znaczy, te wzory kulturowe, może to był mały świat, w którym ja żyłem, ten Uniwersytet Warszawski i nie taki powszechny, ale takie, mi się wydawało, że to życie było dość proste, dość jasne. Miało się takie jasne, klarowne autorytety i jasne, klarowne lektury po prostu. No. Nie, ale ty mówisz o tym jak o czymś oczywistym. Ja pytam jak coś, co dla dzisiejszych pokoleń jest już nieoczywiste zupełnie. Znaczy, że w ogóle jacyś intelektualiści są wzorcami dla mojego życia. Co więcej, ja aspiruję do tego, żeby być takim jak oni. A po trzecie, że w ogóle ich książki mają znaczenie dla mojego życia tu i teraz. Czy formują moje postawy polityczne. To nie politycy jak dzisiaj formują moje postawy polityczne, tylko że jest jakiś Kołakowski, jakiś Baczko, jakiś Bauman, cała warszawska szkoła historyków idei. Ludzi potem, którzy w większości musieli wyjechać z Polski. Tylko że to był zupełnie inny świat i jakby warto go dzisiaj jakby przywołać i go przetłumaczyć na współczesny. No wiesz, mieliśmy po 21 lat czy 20 lat i wtedy świat jest w ogóle przyjemny, ale rzeczywiście żeśmy mnóstwo czytali i pasjonowali się tym, co czytamy i biegali. Nie wiem, no, nie potrafię tego nazwać. Znaczy, to było o tyle właśnie inne, że te autorytety były określone, jasne, wybrane, oczywiste dość. I co więcej, mieliśmy poczucie, że jakby idziemy z nimi, no najbardziej z Kołakowskim. Znaczy, każdy artykuł Kołakowskiego, każda jego książka to był jakiś kawałek drogi. Aż w końcu zrobiło się tak, że myśmy namówili Kołakowskiego w 1966 roku na to, żeby wystąpił na Uniwersytecie Warszawskim w rocznicę października i za to go wyrzucili z partii. Już byliśmy wtedy w jednym jakby miejscu razem, prawda? Mieliśmy poczucie, ale w każdym razie mieliśmy poczucie, że my z nimi razem jakby odkrywamy świat, bo oni też w ogromnej mierze nie tylko nas uczyli, ale też to oni
To byli często 40-latkowie, czyli Bauman, Kołakowski, prawda? Oni wtedy mieli ten okres, kiedy się uczyli też, kiedy pisali najważniejsze książki, czy te ważne książki. Jakiś ten mały świat był taki, tym bardziej, że po jakimś czasie, dość szybko, oni musieli nas bronić, bo zaczęła się ta historia na uniwersytecie, gdzie właściwie oni bronili nas, żeby nas nie wyrzucili z uniwersytetu. No. Czyli w końcu i oni się okazali lojalni wobec was, tak można powiedzieć. Oni się okazali lojalni wobec jakiejś wizji uniwersytetu popaździernikowej, że nie można studentów wyrzucać za poglądy, za to, co powiedzieli. Oni byli na nas wściekli, bo oni mieli poczucie, że my naszym radykalizmem jakby i tym, co robimy, właściwie zagrażamy uniwersytetowi, ale nie widzieli innej drogi niż nas bronić. W 1966 roku mieliśmy taką dyscyplinarkę. Tam oskarżonym był Adam, ja i kilka jeszcze innych osób. To była dyscyplinarka o to, że ja miałem dyscyplinarkę o to, że u mnie zrobiono rewizję i znaleziono kulturę, broszurę kultury paryskiej, ale też mieliśmy, tam były zarzuty, że zbieramy pieniądze na rodziny Modzelewskiego i Kuronia, którzy już siedzieli, że protestujemy przeciwko ich wskazaniu. I na ławie obrońców był profesor Kula, Bauman, Ososka, naszymi mężami zaufania był Kotarbiński z żoną. To naprawdę cały uniwersytet wystąpił, największe polskie nazwiska w naszej obronie. Uniwersytet postawił się partii, że tak nie pójdzie. I to dwa razy, bo rok później mieliśmy kolejną dyscyplinarkę, już po kolei tam, po tym zebraniu z Kołakowskim właśnie, gdzie nas w końcu odwieszano stopniowo. Miał tylko Adam i jego obrońcą był Falski, ale też postawa uniwersytetu była taka, że go nie wyrzucono, znowu go tylko zawieszono. Także myśmy wpuszczali ten uniwersytet w konflikt z władzą, wymuszali na tych naszych opiekunach i naszych autorytetach radykalniejsze zachowania, niż oni by chcieli. Oni mieli do nas o to pretensje, to był jakiś fundamentalny spór między nami, ale oni byli naszymi autorytetami, to byli nasi nauczyciele. To kompletnie inna relacja niż teraz, niż coś takiego, co się teraz dzieje w ogóle. A jakbyś te czasy, no bo to jest odwieczny spór od PRL, ale dzisiaj ciekawi nas twoje zdanie. Życie kulturalne w PRL-u, wiadomo, cenzura, coś tam. Z drugiej strony, no, to się już nie zdarza, prawda? Masa dzieł i książek, o których mówią wszyscy, może w małym świecie, o którym mówisz, ale jednak. Myśmy mieli poczucie, że mieliśmy kompleksy, dlatego że coś się działo na świecie, dochodziło do nas jakimś odbitym światłem. Jakieś wychodziły książki, myśmy żyli książkami o egzystencjalizmie, a one wychodziły przecież kilkanaście lat wcześniej we Francji i tak dalej. Ale mieliśmy poczucie bogactwa tego życia. Poza tym ciągle się działy takie rzeczy, które były dla nas szalenie ważne. No, na przykład filmy Wajdy, to były takie kolejne wielkie historyczne spory, prawda? W ogóle spory, które się wtedy działy przecież. Jak pamiętamy, ten spór o tą bohaterszczyznę, prawda? Spór o powstanie warszawskie. Mimo że nie można było tak jak dzisiaj o tym pisać, ale to były spory, które były dla nas szalenie ważne i które się jakby działy w kulturze. I w nich jakby uczestniczyła cała polska inteligencja. Książki, które wtedy wychodziły. Ci pisarze dzisiaj nie istnieją. Kto dzisiaj czyta Brandysów? No. Dygata Brandysów. Dygat nie był taki ważny, był dobrym pisarzem, ale książki Brandysa były już ważniejsze. Były jakby rozliczeniowe na różne sposoby. Konwicki, prawda, no i tak dalej. To wszystko... Ja mam poczucie, może każdy młody człowiek ma poczucie, że jego świat pulsuje jakimś sporem. Może tak jest zawsze, ale ja ten czas pamiętam jako taki szalenie bogaty i ciekawy po prostu. No, bardzo, tak. No i trzeba pamiętać, że no też mieliśmy poczucie, że to nasze pokolenie jakby stworzyło coś też w kulturze, bo to przecież po marcu cała ta wielka fala poetycka, prawda? Te teatry studenckie, to był jakiś, no to było coś, czego byliśmy jakby ojcami trochę. No. Dobra, bo jak teatry,
to musimy powiedzieć o Dejmku i Dziadach. No bo cały 68 rok, nim przeszedł fazę, że tak powiem, więzienną, o czym może też powiesz, bo to jest ważne dla twoich poglądów. To ciekawe, że nagle jeden spektakl, nie wiem czy w ogóle gdzieś w historii politycznej też innych państw Europy coś takiego się przydarza, że jest spektakl teatralny, który nagle staje się bombą detonującą no właściwie rewolucję. Ja nie odpowiem na to pytanie. To znaczy, to jest tak, że to są takie tajemnice bytu, no, takie dziury w bycie. Dlaczego akurat wtedy, to nie była żadna prowokacja, jestem gotowy o coś się założyć, dlaczego akurat ludzie na spektaklu Dziadów zaczęli rzeczywiście reagować w ten sposób, jak reagowali. To znaczy, jak było coś o ruskich, to od razu oklaski i coś. Otóż ja tego nie wiem, ale tak się stało. Takie są dziury w bycie. No a dlaczego w 80 roku nagle ten bunt objął cały? A dlaczego? Ja tego nie wiem, ale faktem jest, prawdą jest, że przecież w marcu, czyli pół roku po tym jakby, czy tam parę miesięcy po tym, jak zdjęto te Dziady, myśmy też nie przypuszczali, że mamy do czynienia z takim potencjałem buntu wśród młodzieży. Nie, myśmy uważali, że idziemy na skazanie. No, po prostu zrobiliśmy wiec w obronie naszych dwóch kolegów wyrzuconych i że koniec, no, wsadzą nas i koniec. Natomiast i wtedy nagle walnęło w całym kraju. No. Więc taki potencjał buntu jest, ktoś kiedyś powiedział, że w totalitarnym kraju właściwie manifestacja uliczna jest nie do wyobrażenia, dopóki jej się nie zobaczy na ulicy. Coś takiego jest. No. Z tymi Dziadami też tak było. Ja muszę powiedzieć, że bo to był wielki spektakl według mnie, to znaczy głównie ten Cholubek był czymś niebywałym. Ja oczywiście wdarłem się z różnymi ludźmi na to ostatnie przedstawienie i słuchałem tego i szczerze mówiąc te wszystkie hałasy na sali, a szczególnie Karol Modzelewski, który tam kazał skandować niepodległość bez cenzury, znaczy narzucał to swoim tubalnym głosem, mnie irytowały, ponieważ to był wielki spektakl, ja chciałem słuchać po prostu. Tak samo jak absurdalna była manifestacja po spektaklu, to już chyba była prowokacja raczej, że poszliśmy złożyć te kwiaty pod pomnikiem, o 10 wieczorem nikt tego nie oglądał poza ubekami, którzy nas tam zwijali. Także ja nie potrafię wyjaśnić fenomenu Dziadów, ale oczywiście myśmy po pierwsze byli oburzeni osobiście, tak, ale myśmy też mieli poczucie, że złapaliśmy tą władzę, już nie powiem za co, prawda? Znaczy, że mamy ich w ręku i że to jest... Myśmy naprawdę parli do awantury, to znaczy, no, to bardzo młodzieńcze. Znaczy, myśmy chcieli mieć swoją rewolucję i to często tak bywa. Więc myśmy poszli na tę awanturę z Dziadami bardzo chętnie, bo mieliśmy poczucie, że, no, że ta władza zrobiła jakieś kompletne głupstwo, że jakieś szalone, że bardzo trudno wytłumaczyć się ze zdjęcia Dziadów. No. I myśmy poszli w to i, no i zebraliśmy wtedy na uniwersytecie, a zabierali nam często listy, zebraliśmy ponad 3,5 tysiąca podpisów. To było na tamte czasy rzeczy niebywała. I ta łatwość, jakąśmy zbierali te podpisy, jak ludzie podpisywali, nie bali się, to było dla nas też nowe. No. To było zupełnie ten. No ale okazało się po prostu, że ta młodzież jakoś dojrzała do tego, żeby się zbuntować. No. I co więcej, nie tylko w Polsce. Co świadczy o tym, że ten pokoleniowy rys jest bardzo ważny. No właśnie, bo jesteśmy, tak spekuluję, ale jakby w roku może najważniejszym w twoim życiu, nie? W 68. No przynależy do pokolenia 68, nie ukrywajmy. Więc to coś znaczy. To znaczy po pierwsze dostałeś skórę. Po drugie czegoś się też dowiedziałeś chyba o świecie wtedy. Znaczy o Polsce, tak to nazwijmy. Co podejrzewam do dzisiaj w tobie tkwi, czy już nie tkwi? To skomplikowane. Ja jakby dostałem mniej niż inni, dlatego że ja po raz pierwszy poszedłem na Rakowiecką w 65 roku. Musimy tłumaczyć, co to jest Rakowiecka w Krakowie. Rakowiecka, tu nie wiedzą? Nie, no, to jest edukacja patriotyczna w Krakowie, mają jednak, to jest ogólnopolska. Czyli takie więzienie dla politycznych, ale też najbardziej znane w Warszawie. Zawędrowałem tam na 3 tygodnie w 65 roku, po raz pierwszy przy liście otwartym Kurenia i Modzelewskiego.
napisali taki list do partii, w którym oskarżali partię, że jest centralną biurokracją, która eksploatuje klasę robotniczą. Bardzo taki rewolucyjny, w takiej absolutnie marksistowsko-trockistowskiej jakby ideologii, takim języku w ogóle zapisu. I więc i to mnie nauczyło, to znaczy ja wtedy jak poszedłem, miałem 18 lat, na pierwszym roku byłem i nie, nawet nie wiedziałem, że można odmawiać wyjaśnień, w związku z tym rozmawiałem z nimi. Wprawdzie nie powiedziałem nic ważnego, nic takiego, bo miałem coś do powiedzenia. Myśmy wtedy mieli taką sieć kółek samokształceniowych na uniwersytecie. Poza tym ja ten, oni szukali u mnie tego egzemplarza listu otwartego i on był, tylko go nie znaleźli. Czyli ja miałem coś do powiedzenia, tego nie powiedziałem, ale rozmawiałem z nimi. I to poczucie, jak się wychodzi. To poczucie, jak się, jak wyszedłem, że ja jednak tyle powiedziałem, nic takiego. O ludziach, o tym. I to jeszcze zawsze jest zapisane przez tego śledczego, przez tego SBK w ich języku. Jak jesteś niemądry, głupi, to nie potrafisz wywalczyć, żeby on to sprostował. To jest coś tak obrzydliwego, że ja byłem naprawdę nauczony. Dla mnie śledztwo w 68 roku było w tym sensie łatwe, że ja byłem szczęśliwy, że wiem, co robić, że muszę odmawiać, że nie będę z nimi rozmawiał i że nie daję, że tak powiem, że inaczej mówiąc, ja jest, dlatego łatwo przeszedłem. Dla mnie było czymś, to było zwycięstwo po prostu. Więzienie mi się jakoś udało przejść bez jakichś większych problemów. To, co się tak naprawdę wydarzyło, co było taką wielką nauczką, to, przepraszam, że się cofnę, jeszcze był w tym element triumfu. Tak się złożyło, że wywozili nas jednego dnia wszystkich do więzienia karnego i ja jechałem z Jackiem Kuroniem. Znowu będzie o Kuroniu. I nasze pierwsze takie, no, jak zaczęli rozmawiać, rozstawili nas, bo są takie dwie jakby pomieszczenia w tej suce, które oddzielone są kratą. I myśmy siedzieli przy kracie iśmy przez tą kratę rozmawiali. I pierwsza takie pierwsza myśl, pierwsze co myśmy sobie mieli do powiedzenia, to było, że taka piękna awantura, że nikt z nas jakby tego nie wymyślił, nie przypuszczał, że coś takiego, że się, uda się albo się zrobi, bo to ten. Więc było takie poczucie triumfu, że po prostu walnęło i my jesteśmy ojcami tego. To, co było rzeczywiście dramatyczne, to była ta żydowska sprawa. I ja muszę powiedzieć, że ja ją przeżyłem właśnie bardziej po wyjściu niż w trakcie. Bo w śledztwie to było tak, że oni usiłowali wymusić na mnie, żebym stwierdził, bo tam się przy każdym protokole zapisuje na początku obywatelstwo i narodowość. No i to się takie regularnie odbywało. Obywatelstwo polskie, narodowość polska, 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 no i tak dalej. Więc to i te takie antysemickie uszczypliwości tych oficerów śledczych, to ja chromoliłem. Natomiast jak wyszedłem i się, jeszcze to bardzo ważne, nam nie dawali prasy, znaczy wycinali z prasy wszystko, co było o marcu. Czyli dostawaliśmy takie strzępy, bo jak w gazecie było, nie było po jednej stronie, to było po drugiej. No więc zawsze. I któryśmy wyrzucali z celi w ramach protestu. I więc ja jakby nie miałem tego zderzenia z tym potwornym językiem tej prasy, tym wszystkim, co się wtedy działo w mediach, w sferze publicznej, wśród ludzi. Ja dopiero o tym mi opowiedziano, kiedy wyszedłem. Ja byłem bardzo oburzony, że wielu naszych przyjaciół emigruje. Bo mu powtarzałem, no jak to jest, no przecież nie robiliśmy tego jako Żydzi, bez względu na to, jak się ktoś poczuwa tego żydostwa. To jak teraz można wyjeżdżać, no? Wziąłeś ryzyko na siebie i tak dalej. Ale jak posłuchałem, przeczytałem tą prasę, posłuchałem co wtedy, co się działo, a to było rzeczywiście okropne, obrzydliwe, to znaczy to było niebywałe. Jak można zorganizować tak obrzydliwą, antysemicką, taką jawną kampanię, to był taki... No jeden z ostatnich takich tabu tego systemu, że jednak tego się nie robiło, prawda? Poza tym czasem, kiedy Stalin tam usiłował tych lekarzy, że zorganizował tą kampanię antysemicką, ale w zasadzie to też nie było na tą skalę. To było coś niebywałego. To jakby taki cały, taka endecka tradycja w tym socjalistycznym stroju wyszła na wierzch. I
I histeria ludzi była niesamowita, tych, których to dotknęło. Te wszystkie losy ludzi, którzy dowiadywali się, że są Żydami od esbeków, to wszystko było dość straszne. Te opowieści o tych ludziach, którzy się zgłaszali do swoich przyjaciół Aryjczyków z pytaniem, czy przechowają ich dzieci. Tak, rzeczywiście, a dla wielu Żydów, którzy przeszli Holokaust, no, to było jakby, no, to wróciło. No. No, Irena Sendlerowa odnowiła wszystkie kontakty, trzeba tworzyć sieć do przechowywania Żydów wtedy. To było rzeczywiście coś obrzydliwego, ale więzienie było najlepszym miejscem, żeby to przejść, bo jak ja wyszedłem, to już było po wszystkim. Większość już wyjechała, ja się z tym nie... studiowałem to trochę jak historię po prostu. Natomiast to była dla mnie nauczka jakby, znaczy to musiałem to swoje żydostwo przemyśleć, które nie było dla mnie ważne wcześniej. I wtedy podjąłem decyzję, że nie emigruję. Rodzice emigrowali, ja zostałem sam. I myślę, że wtedy, bardziej lub mniej świadomie, ta cała propaganda, która nas oskarżała o to, że jesteśmy komunistycznymi dziećmi, dygnitarzy komunistycznych, co oczywiście w większości nie było absolutnie prawdą, tam jeden czy dwa przypadki były, że oczywiście jesteśmy sionistami, agentami Izraela, zdrajcami i to wszystko, co nas... Ja myślę, że myśmy potem, ci takie postacie z tego marca, że myśmy próbowali potem właściwie całe życie jakby pokazać, że to nieprawda, że myśmy ciągle, właściwie do dzisiaj to może przestać, ale ciągle żyjemy w cieniu tej propagandy. Znaczy jakby udowadniamy, że to nieprawda. Ja myślę, że na przykład kiedy wiele lat później postanowiłem wracać do Polski w 1985 roku z Paryża, to też było taki gest. No, wszyscy uciekali w Polsce, a jeden Żydek właśnie wraca. I to manifestacyjnie. Znaczy, to jakby i to, te wszystkie gesty, to, że Adam i Jaś Lityński poszli pracować do fabryki na 6 rano, prawda? Że to właśnie nie jesteśmy żadnymi dygnitarzami czerwonymi. Nie, właśnie nie. No. Że no, ta odmowa wyjazdu, prawda? To wszystko razem, to cały czas była próba taka, odpowiedź na tą propagandę. No. Czyli odpowiedź ludziom, którzy ci odmawiali prawa do bycia tutaj tak naprawdę. Do polskości, do polskości, do tego, że jestem stąd. Tak. Mm-hmm. Tak, jak mnie pytali, dlaczego nie wyjechałem, to mówiłem, nie będzie Gomułka, mówi mi, kim jestem. I tak samo z Jaruzelskim, no, prawda, gdzie mam być. No. To zróbmy, potem wrócimy, ale jak już wywołałeś ten temat, to mnie to jest... Proszę, chciałem powiedzieć, zabawna historia, no tak z perspektywy wszystko jest zabawne. Ale opowiedz, jesteśmy teraz w Paryżu po stanie wojennym, Seweryn nie zna emigracji, ma tury po całym świecie jako reprezentant Polskiej Solidarności i nagle postanawia wracać. Ja się o tym dowiedziałem z pisma Polityka, gdzie mogę powiedzieć? Jak się dowiedziałem? Z felietonu Daniela Passenta, który napisał, że to skandal, że ten Blumstein wraca i chce pluć twarz naszej ludowej ojczyźnie. Z grubsza to tak brzmiało. Tak to można było przeczytać. I to jest historia właśnie cała, sensacyjna do opowiedzenia. Złamy chronologię i opowiedz właściwie, zacząłeś, ale opowiedz ją całą. I to, czy dzisiaj podajesz rękę Danielowi Passentowi, jestem ciekaw na koniec, bo znam jakby skalę twojego wielkiego serca i dobroduszności, więc się mniej więcej spodziewam. Ja chcę zacząć od tego, że ja w Paryżu zupełnie przypadkowo złapał mnie stan wojenny. Ja dostałem po raz pierwszy paszport służbowy Solidarności zresztą i miałem wracać 6 grudnia, zachorowałem na grypę, przełożyłem na 20 i było po herbacie. No i tam założyłem ten komitet z różnymi ludźmi, staraliśmy się, pomagaliśmy, wyrzucaliśmy pieniądze i sprzęt i tak dalej, aż do 1984 roku, kiedy to w lipcu wypuszczono wszystkich. Miał być przedtem proces KOR-u, coś wypuszczono wszystkich. No i ja uznałem, że ja nie mam po co tam siedzieć. Znaczy mnie było w Paryżu niedobrze, ponieważ ja się nauczyłem, że jakby płaci się za swoją działalność. W sensie to może być groźba więzienia, jakiegoś zmarginalizowania, no jakieś się płaci, a to takie pyskowanie do tej prasy, takie bezkarne, to w ogóle to nie było. Nie kręciło cię. Nie kręciło mnie zupełnie. No w każdym razie ja wróciłem, postanowiłem wrócić. To trochę trwało. Bo postanowiłem wrócić z przytupem, czyli właśnie pokazać, że
bo wtedy wszyscy próbowali uciekać z tej Polski, mnóstwo ludzi uciekało, że, no, że nie, że właśnie Blumstein wraca. No i napisałem książkę jakąś pod tytułem Gérant Hopéi, czyli wracam do kraju. Zainteresowałem tym całą prasę, bo to było zabawne dla nich, prawda, że ktoś wraca po prostu właściwie do więzienia, bo na to wyglądało. Na lotnisku żegnała mnie Simon Signore, Yves Montand, Glucksmann, Finkielkraut, przywódcy gwiazdy, największe gwiazdy intelektualne i aktorskie. Glucksmann przemawiał tak. Mówił, Blumstein jedzie w paszczę lwa, a my, naszym zadaniem jest trzymać tą paszczę otwartą. Tak było dokładnie. No i oczywiście zainteresowanie medium było wyjątkowo duże. Jechała ze mną, na przykład ze mną ekipa Japończyków, a druga czekała na... Telewizyjna ekipa. Tak. A druga czekała na tym, na Okęciu. I oczywiście wszyscy moi przyjaciele już wyszli z więzienia i czekali na mnie na Okęciu. No i oni mnie wzięli, po prostu skasowali mi ten paszport, który był ważny, unieważnili i wsadzili do tego samego samolotu. Powiedzieli pilotowi, że nie odleci, bo to był Air France, beze mnie. No i tak się skończyło. Skończyło się. Państwo oczywiście wiedzą, że jak pan Blumstein nie ma paszportu, to nie ma prawa wylądować czy przejść przez bramki na lotnisku w Paryżu. To są już takie technikalia, no, że ci faceci z tych służb zdawali sobie sprawę, że ja nie mam wjazdu, a mam kartę pobytu, więc mnie jakoś przeprowadzili przez te bramki. Nielegalnie wjechał do Francji. Tak. No ale w każdym razie to nie jest wesoły incydent tak naprawdę, bo ja sobie następnego dnia zdałem sprawę, że ja byłem interesujący dla tych mediów i ta cała sprawa była interesująca, dopóki ja chciałem wracać do Polski. Ale jak mnie szurnęli z powrotem do Paryża, to stałem się z powrotem jednym z tysięcy ludzi, którzy uchodźców w Paryżu, a co więcej, właściwie miliony ludzi marzą o tym, żeby ich wyrzucili do Paryża. I to przestało być interesujące po prostu. No. To jest dość dramatyczne, kiedy nagle tak zostajesz z tym wszystkim. No. Ty jesteś stworzony do życia pod opresją. Dojdziemy do tego, jak ci się żyje w dzisiejszych czasach. Cofamy się znowu. 68 rok, wychodzisz. Czy wszystko powiedziałeś o tym? Okej, dowiedziałeś się o plugawej propagandzie i o języku nienawiści, który ciebie dotyczył. I o tym, że to jednak zostawiło jakieś piętno w tym sensie ciągle tym ludziom tamtym. Pokazuje, że albo że kłamali, albo że nie mieli prawa ci odmawiać do bycia tutaj. Ale dowiedziałeś się wtedy jeszcze czegoś o... No, ten temat musi wrócić, o polskim antysemityzmie? Już nie tylko tym sterowanym przez partię, wypisywanym w Trybunie Ludu i Żołnierzu Wolności. Nie. Ja prawdzie to właściwie Czerwoni zrobili, właściwie dali mi etat Żyda PRL-u, prawda, bo to moje nazwisko było dla nich bardzo wygodne. Oni potrzebowali takich wyrazistych żydowskich nazwisk, ale nie, ja nigdy nie miałem z tym specjalnych problemów. Jak każdy, może dlatego zresztą, że mam takie żydowskie nazwisko, to znaczy, że wielu ludzi, jakbym się nazywał Kowalski, mówiłoby przy mnie inne rzeczy, to jest ten. Ja oczywiście spotkałem się z antysemityzmem w różnych sytuacjach życiowych, ale to nigdy nie był dla mnie osobiście jakiś taki dramatyczny problem. To nie było, jakby, nie miałem takich bardzo bolesnych jakichś sytuacji. No. To, że wymyślają mi od Żydów czasami, że piszą takie różne rzeczy, no to teraz jest też obecne, prawda? No, taki jest los, no, trzeba to polubić po prostu. Notabene, to jest anegdota, do której zawsze wracam, właściwie do mojego żydostwa przekonała mnie księżna Radziwiłł. Taka znana postać, ona była wiceministrem potem w rządzie Mazowieckiego oświaty i potem jeszcze długo. Ona była nauczycielką historii na Żoliborzu. Uczyła zresztą obu braci Kaczyńskich. Oni byli, bardzo ich lubiła, bo oni byli zainteresowani historią. I tam do niej, bo to nie była moja szkoła, zaprowadził tam Krzysztof Michalski i Andrzej Seweryn do niej. Bardzo lubiliśmy gadać i kiedyś zeszło na to moje żydostwo. Ja miałem bardzo taki stosunek, to były jeszcze chyba lata szkoły, bardzo taki negatywny. Znaczy ja uważam, że mi nic z tym nie łączy, że to nie jest ważne zupełnie, że nie mam nic wspólnego z tą kulturą i tak dalej. I ona powiedziała mi tak, wiesz Sewek, powiedziała, kiedy do mnie mówili różni ludzie, zwracali się per księżna na studiach, ja się szalenie denerwowałam.
że to przecież bzdura jest i że nie tak nie można. A potem zrozumiałem, coś w tym jest. Inaczej mówiąc, ja jakby po tej rozmowie zrozumiałem, że no, po pierwsze, że to jest jakaś odrębność, że się ma tą odrębność, ona wynika z różnych rzeczy, z tego Holokaustu gdzieś z tyłu, prawda, i z tych całych relacji rodziców i z tego, że jednak ileś razy cię spotkało to prawda, ten odrzut, prawda, i z tego, co słyszysz, bo wokół nas jest ten język, prawda, antysemicki, często go spotykamy, ale że też zrozumiałem, że nie poradzę sobie z tym, jeżeli tego nie polubię. Trzeba polubić być Żydem, być trochę inny, mieć to wszystko z tyłu. To jest fajne, to jest ciekawe. No. Okej. Teraz przejdziemy do gwiezdnego czasu, bo tak nazywasz czas KOR-u. Czyli jest taka polska, dziś z nostalgią traktowana polska gierka. Pana, który chyba bije rekordy popularności jako przywódca. No przynajmniej PRL-owski, nie? Nie tylko dla tego pokolenia, które wtedy piło sok do Doni, jadło czekoladę Toblerone. I w tym czasie takim miękkim, można powiedzieć, nagle rodzi się coś fenomenalnego, można powiedzieć. Czyli zupełnie jawna polityczna opozycja, która się w ogóle nie wstydzi tego, że jest opozycją demokratyczną. I ty byłeś w tym od początku właściwie, prawda? Dobrze odtwarzam tak, z książek. Tak, byłem w tym od początku. To trochę było tak, że pierwsza sprawa, że po marcu, po tym kiedyśmy wyszli z więzienia, to środowisko tak zwane komandowskie, myśmy się nie zagryźli, nie wypominaliśmy sobie, kto się lepiej lub gorzej zachował. Zachowaliśmy przyjaźń, spotykaliśmy się, oczywiście część wyjechała. Pożyczaliśmy sobie książki, spotykaliśmy się, gadaliśmy, towarzysko, to było ważne. To środowisko jakoś przetrwało. Druga sprawa, te wszystkie spotkania z kikowcami, z Czarną Jedynką, jakoś tworzyło się takie szersze środowisko opozycyjne w Warszawie i to takie kolorowe, w sensie też jakby źródeł, pochodzenia i tak dalej. Ale po 70 roku dla wszystkich, którzy czuli się opozycjonistami w tym kraju, było jasne, że nie wolno już dopuścić do sytuacji, że osobno będzie inteligencja i osobno będą robotnicy. Ta nauczka 68-70 roku była dla wszystkich oczywista. Więc dopowiedzmy też młodym, że chodzi o to, że 68 bunt inteligencji, zostali sami, tak, absolutnie. Robotnicy na masówkach, wiadomo, swoje, każą im, czy im nie każą, natomiast w 70 roku w grudniu strzelają do robotników i inteligencja milczy. I milczy tak dramatycznie. Jan Józef Lipski opowiadał mi, że usiłował w 70 roku, w grudniu, zebrać list protestacyjny i poszedł do najodważniejszych, do Soskiej, pamiętam, poszedł, do Słonimskiego, tych, którzy zawsze gotowi byli podpisać i odmówili. To znaczy, ta inteligencja była tak pokiereszowana po 68 roku, że nie było żadnej woli, jakby możliwości, żeby coś zrobić. No ale to było już 6 lat później i jakoś do tego dojrzeliśmy. Bardzo ważne było w tym wzory sowieckie. Znaczy dysydenci sowieccy. Przepraszam? Tak. Dysydenci radzieccy czy sowieccy. Oni byli bardzo ważni dla nas, dlatego że oni pierwsi wydawali tą taką kronikę tykuszczych sabytii, taką kronikę represji i podpisywali nazwiskami to. Ten pomysł, że można być tak odważny, podać swoje nazwisko, adres, to był stamtąd. Ważne było też chyba coś takiego, że w tym środowisku jakoś nie dominował taki tradycyjny polski patriotyzm. To znaczy, że tutaj zawsze będziemy organizować powstanie i zrobimy mszę za ojczyznę i to jest, tak się to robi. Że może to właśnie te lewicowe korzenie spowodowały, że jakby to myślenie było zupełnie inne, do przodu, jak coś zrobić, jak zorganizować coś. I ten pomysł, który wtedy powstał,
nie tylko akcji pomocy, to rzeczywiście było coś niezwykłego, jakim byśmy zaczęli organizować tę akcję pomocy, ilu ludzi się sami, ten taki run wśród tej inteligencji. Wytłumaczmy wszystko, jaką akcję pomocy. Przepraszam. Zaczęli skazywać robotników w Radomiu i w Ursusie. Myśmy zresztą, KOR się zaczął od tego, żeśmy poszli na proces. Na proces robotników w Ursusie. Spotkaliśmy ich rodziny. Wtedy... Robotnicy strajkowali przeciwko podwyżkom 76. Tak. I potem ich, i wtedy wyszło to wszystko, to, że ich wszystkich torturowano, potem przepuszczano przez ścieżki zdrowia, że władza wyłapywała z tej masy tych strajkujących, tych, którzy im najbardziej pasowali, jakichś takich lumpów, coś, no, tak, żeby łatwo było ich ten skazać, żeby i napisać o nich. I to wszystko było dość okropne, ale do tych robotników było bardzo trudno dotrzeć, bo oni się bali. To dlaczego ktoś przyjeżdża, student z Warszawy, i chce im dać pieniądze i spisać, co im się stało? To w ogóle było... To dlaczego? No to potem Wolna Europa mówiła o tym KORze i to było znacznie już łatwiej. No w każdym razie akcja pomocy zaczęła się wtedy w sądach w Warszawie, bo myśmy wtedy robili zbiórki od razu między nami i ogromna liczba ludzi zaczęła dawać nam pieniądze, zaczęło się organizować te struktury. I rodziła się wtedy ta ideologia KOR-u, nie tylko ideologia tej akcji pomocy robotnikom, w którą zaangażowane było mnóstwo ludzi, bardzo znanych zresztą dzisiaj, ale też ten pomysł, bo nam to szło, władza się cofała, wsadzała nas tylko na 48 godzin, ale to szło dalej. Nie robili nam specjalnej krzywdy, kogoś tam Gdorna uderzono pałką po piętach i młodego Lipskiego, ale to się dawało przetrzymać. Myśmy szli do przodu, publikowali te dane, ogłaszali te dane, mówiła o tym Wolna Europa. To wszystko i ludzie się do nas zgłaszali. Co więcej, zaczęliśmy, ja od września 76 zacząłem wydawać, to było pierwsze pismo korowskie, ten biuletyn informacyjny. Po jakimś czasie nas złapali z tym biuletynem, przyszli do nas. To jak się nas złapali i wypuścili po 48 godzinach, to myśmy postanowili go podpisywać też, no bo co to, już wszystko wiedzieli. Tak to szło po prostu i dziesiątki inicjatyw, kolejne komitety, prawda, chłopski, ten Wolnych Związków Zawodowych, ja już skracam tą historię całą, ale no i po roku okazuje się nagle, że my wygrywamy, to znaczy to po sprawie Pyjasa, kiedy była taka próba rozprawienia się z nami, nas wszystkich posadzili na 3 miesiące i się cofnęli. I nagle okazało się i ogłosili amnestię, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich robotników. Postulaty KOR-u zostały zrealizowane po raz pierwszy w historii. Myśmy byli w ogóle w jakimś świecie, któregośmy nie byli w stanie sobie wyobrazić, że tak można żyć. To było niesamowite. To Jacek nie przypadkiem nazwał to gwiezdnym czasem, bo rzeczywiście żyliśmy w czymś no, niewyobrażalnym. Nie mówiliśmy wtedy, że Polska będzie niepodległa zaraz, ani nie mogliśmy sobie wyobrazić, że będzie Solidarność. To jeszcze było poza naszą wyobraźnią, ale to, że nam się udaje utrzymać, wywalczyć i że nas jakoś nie niszczą, ileś wydawnictw już, ileś komitetów takich studenckie, chłopskie, te robotnicze, no to było coś niezwykłego. No myśmy żyli w jakimś, udało nam się taką zonę wolności stworzyć po prostu. To było coś. Potem jeszcze ten papież na to wszystko. No. Przyszedł na to wszystko papież. Tak, tak. No więc to był rzeczywiście niezwykły czas. Ten czas Solidarności już dla mnie był jakby gorszy, no w pewnym sensie inny zupełnie. No. Można spotkać takie ryzykowne porównania historyczne. One są albo złośliwe, albo przewrotne. Że to były czasy, w odróżnieniu od dzisiejszych, kiedy władza liczyła się z inteligencją. I dzisiaj mogą tam podpisywać profesorowie listy. I w ogóle nie ma partii rządzącej po 80. No może Unia Wolności by się tym przejmowała. No ale to byli ci ludzie, którzy wcześniej podpisywali listy w czasach PRL-u. Że w ogóle ten świat dla dzisiejszej władzy jest kompletnie nieistotny. Natomiast dla tamtej był z jakichś powodów bardzo ważny, aż przesadnie. To znaczy, że można sobie wyobrazić tak, i władza by lepiej rozegrała całą historię z polską niepokorną inteligencją, gdyby się w ogóle nie przejmowała tym, co ona robi, pisze, podpisuje, zmilczała to po prostu. Po pierwsze, komuniści mieli w tradycji swojej,
paradoksalnie to był ruch, który bardzo cenił sobie jakby tradycję intelektualną. To przerabianie Marksa, to tłumaczenie, te szkolenia polityczne. To oni mieli w tradycji coś takiego. Ale też mi uważali, że najważniejsze jest, jak powiem, tworzenie nowego człowieka. Do tego potrzebni byli inteligencja, ideologia, literatura. I dlatego, że tak powiem, czerwoni w to naprawdę bardzo wiele wkładali. Przypomnę, że jakby życie człowieka kultury wtedy, jeśli tylko nie był za bardzo niesforny, no to można było napisać jedną książkę i żyć z tej książki przez całe życie na stypendiach jako członek ZLP, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj bardzo wielu ludzi kultury tęskni za tymi czasami, bo to były czasy bezpieczne i w sensie takim życiowym. I rzeczywiście, a co więcej, to środowisko inteligenckie wokół ludzi kultury, ci czytelnicy i tak dalej, było zwarte, zainteresowane, czytające. To był inny świat po prostu, malutki, ale taki przytulny w gruncie rzeczy. Wszystkich wiadomo było, gdzie się spotyka, gdzie Konwicki siedzi, w czytelniku siedzi, w jakich porach, można było zobaczyć go i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to był taki mały, dość przytulny świat. Dość przytulny świat. Nikt, mało kto docenia zresztą to, że taki komfort, jakim myśmy wtedy żyli, tego typu. Mimo tego, że nie można było pracować, bo nas wyrzucali, prawda. Ja żyłem właściwie z druku, jako drukarz podziemny, a już bezpłatnie redagowałem i organizowałem druk biuletynu, ale w każdym razie, ale poza tym to było super. No i opowiem anegdotę. Jest sierpień 80 roku. Moi rodzice po raz pierwszy dostali wizę do Polski. Jakoś przez omyłkę czy coś. Bo przyjechali do mnie. Ja jestem oczywiście wściekły, bo trwa strajk. Ja tu siedzę z rodzicami, na spacerki chodzę po Warszawie. Oni nic nie wiedzą, ja nic nie powiedziałem. A wieczorem jakoś urywam się, żeby pokonspirować. Zresztą ta Warszawa przestaje być ważna właściwie, dlatego że wszystko się dzieje tam. Pamiętam, że umówiliśmy się z moją matką i z ojcem w kawiarni na Rozdrożu i szliśmy alejami ujazdowskimi. W kawiarni na Rozdrożu zaczepił nas Kisiel. Stefan Kisielewski. Stefan Kisielewski. Matka uwielbiała jego felietony, więc jak się dowiedziała, że to Kisiel, była zszokowana. Potem Dziewanowski. Potem Nowakowski. Wszyscy mnie pytali oczywiście, co się dzieje. Marek Nowakowski, pisarz, Kazimierz Dziewanowski. Wybitny publicysta. Wybitny publicysta. I jak przy którymś tam razie ojciec mówi do matki, no i ty chciałaś, żeby on wyjechał. No. Jak on wszystkich zna tutaj. Tak. No właśnie, znaczy to jest, znaczy myśmy w takim świecie żyli, to trzeba sobie dawać sprawę po prostu, że myśmy mieli, jak mówię o tej grupie, o tym czasie koru i opozycji, taki podwójny luksus. Z jednej strony taki luksus moralny, że właściwie myśmy żyli jak ludzie wolni. Oczywiście trzeba było się zrzec różnych rzeczy, paszportu, jakiejś normalnej pracy, kariery naukowej na ogół i tak dalej, chociaż to różnie było, bo każdy przyjmował na siebie takie zobowiązania, jakie chciał. Ale poza tym mieliśmy taki ogromny luksus życia i w dodatku jeszcze byliśmy jednak trochę tak pieszczeni przez tą całą warszawską elitę. Tak. I czuliśmy się jej częścią po prostu. Ja, redagując ten biuletyn, no Dziewanowski na przykład do mnie pisał, Kuśmierek do mnie pisał, ja się z nimi spotykałem, prawda. Jurek Zieleński też taki ten, Adamiecki, no iluś ludzi z takich topowych nazwisk dziennikarskich czy coś. Ja dla nich byłem redaktorem, któremu oni powierzali bardzo ważne teksty swoje, bo dla nich to był akt odwagi, że oni napisali, nawet jeśli nie pod nazwiskiem, do biuletynu. No. To teraz na nóżkę kulturalną, bo jakby w tej działalności opozycyjnej to się też jeszcze coś dodam. Okay. Bo ta waga tych pism podziemnych, one były bardzo ułomne. Myśmy mieli, przecież nie mieliśmy dostępu do informacji. Jako już wieloletni dziennikarz, później normalny w Gazecie Wyborczej, wiem, jakie one były ułomne, ale jakież one były ważne. Przy którymś numerze biuletynu informacyjnego nie mogłem znaleźć miejsca na druku. Mieliśmy bardzo mało znajomych z willami, ciężko było o te piwnice. To się opóźniało. I Asia Szczęsna, która ze mną robiła, redagowała razem, robiła ten biuletyn, głównie mówi, zaczęła mi strasznie wypytywać, kiedy będzie. Ja mówię, Asiu, nie możesz tydzień poczekać? Ona mówi, ja mogę.
ja mogę, ale ode mnie bierze biuletyn taki człowiek, który daje go Gomułce. I Gomułka się strasznie denerwuje, że go nie ma. Znaczy, jak nas czytała ta władza, no. Jak już pękła po Solidarności, pamiętam to, że jak ja się zacząłem spotykać już, jak wybucha Solidarność, z dziennikarzami z polityki, no to jednak szacun, no. Szacun, no. To naprawdę, ja nie jestem w stanie o tych czasach... Znaczy może... szacun ich wobec siebie, nie? Tak. Ja nie jestem... Uściślam. W ogóle nie jestem w stanie o tych czasach myśleć jako o czasach trudnych, no. Mimo tego, że zabrali mi mieszkanie, że mnie wsadzali co pewien czas, dość często na 4-8, prawda, że robili rewizję. To były jakieś fantastyczne czasy. Jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny, którego nigdy nie doświadczyłem w takim stopniu. Takie poczucie bezpieczeństwa. Bo to poczucie bezpieczeństwa nie bierze się stąd, że z tego, że masz pieniądze i jakby uregulowaną sytuację życiową. Ono się bierze z więzi z ludźmi. Nigdy już potem nie miałem takiego poczucia, takiej pewności, że jak mi się coś stanie, to zadbają o moją żonę, o moje dziecko, że przekażą do Jacka, a potem do Wolnej Europy, że mnie wsadzili i tak dalej. Naprawdę, że jak mi się coś stanie, to Lipski przyjedzie z pieniędzmi do mojej żony i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to było, nigdy nie miałem takiego poczucia bezpieczeństwa jak wtedy. Bo to przyjaźń daje coś takiego. No poczucie przyjaźni. Tak, i poczucie solidarności. Jak tak. Zresztą one potem zostało przeniesione do Solidarności na takie formuły. No tak trochę z tego powodu to o tym powiedziałem, ale zanim do Solidarności, to jeszcze, bo jakby kultura była w tym bardzo ważna i właściwie jak oczywistość potraktowaliście to, że jak jest KOR, no to trzeba niezależne wydawnictwo zrobić. To niezależne wydawnictwo, które nie tylko się zajmuje biuletem informacyjnym, ale który wydaje na przykład literaturę albo pismo Zapis, gdzie pod nazwiskiem mówi pisarze, oczywiście czasem się bojąc troszeczkę, ale jednak publikowali swoje treści poza cenzurą. To było takie oczywiste? Tak, to było oczywiste, ale to też w tradycji jest. No, umówmy się, że te niezależne wydawnictwa to jest wielka tradycja i AK, prawda, i ten. Także to było takie naturalne. Natomiast już co wydawać, to naturalne bynajmniej nie było. W Nowej, czyli tej niezależnej oficjalnej wydawniczej, tym najważniejszym wydawnictwie, które wtedy powstało, pierwsze i które wydawało ten. Otóż tam był spór oczywiście na przykład o Miłosza. Czemu o Miłosza? Dlatego, że byli ludzie w kierownictwie Nowej, którzy uważali, że trzeba po prostu iść martyrologią, a nie jakąś poezją. Co to kogo obchodzi? Ale bardzo wielu ludzi nie wiedziało, kto to jest Miłosz też po prostu. Więc o tym, to żeśmy wydawali literaturę, a szczególnie poezję, to już w ogóle nie było oczywiste. No. Czy albo jedna strona mówiła, że to musi być literatura mobilizująca patriotycznie albo tak rewolucyjnie, ale byli tacy, którzy uważali, że jest taka wyrwa nie, bo to w literaturze pięknej z wielu powodów, że trzeba ją Głównym jakby takim orędownikiem tego, że nie tylko Miłosza, ale żeby właśnie, że te wartości kulturalne takie ponadczasowe trzeba, nie polityczne trzeba drukować, trzeba propagować, no to był Adam. No. On to czuł bardzo. Adam Michnik, dopowiadam za każdym razem. Tak, dobrze. To już był jakiś ten. I bardzo wiele wydawnictw, które powstało wtedy, a szczególnie po stanie wojny w 80-tych latach, wydawało wyłącznie przedruki z kultury paryskiej i jakieś takie martyrologiczne kawałki. No to nie było tak. Pamiętaj, że Giedroyć, kultura paryska. No tak, tak, oczywiście. Tak, ale to było proste. Był Gombrowicz, którego trudno nazwać, nie wiem. Ale różne rzeczy z kultury można było wydawać. Tak. Dobra, to zamknijmy jakby wątek Solidarności, ale może tak cię zapytam. Kiedy się skończyła Solidarność? Na amen. No nie jako ruch, tylko jako rodzaj takiej więzi społecznej, którą uważalibyśmy nie za taki przejściowy sen, karnawał, tak to nazwijmy, tylko coś, co może realnie w życiu Polaków tworzyć rodzaj więzi innej niż ta ekonomiczna, innej niż towarzyska, takiej fundamentalnej, która jest więzią no po prostu społeczną.
Kiedy taka solidarność umarła? No, wydaje mi się, że w czasie wojny na górze, no, kiedy się podzieliły elity Solidarności. Dlatego, że tak naprawdę ta Solidarność jako związek zawodowy, jako struktury w fabrykach i tak dalej, ona została właściwie dokumentnie zniszczona przez władzę. I to, co nam uratowało życie jakby, to to, że właściwie garstka inteligencji trzymała ten sztandar. Bo to było najważniejsze. Te struktury w fabrykach zanikły, w moim przekonaniu. One się odbudowały w 1988 roku, prawda? To już było następne pokolenie na ogół. Ale ważne były te ikony, prawda? Które coś wydawały, oświadczenia, które jakieś gesty i które utrzymywały symbol i Wałęsa, prawda? I to wszystko zaowocowało okrągłym stołem, ale miał kto z tą władzą rozmawiać. I co więcej, to byli ludzie obdarzeni jakimś takim społecznym zaufaniem. No. I ten mit Solidarności skończył się, jak się oni podzielili, czyli właściwie w czasie wojny na górze. Czyli jak Wałęsa się pokłócił z Mazowieckim, z Gierenkiem, prawda, i tak dalej. A jest jakaś wersja historii alternatywnej Polski, kiedy Solidarność... Wiem, że to głupie pytanie, bo nie, pewnie nie, ale możesz sobie pomarzyć, że pozostaje duch Solidarności w polskim życiu publicznym. Nie, no Solidarność przetrwać w tym sensie Wałęsa mówił, że miał rację, kiedy mówił, że trzeba to podzielić. To... Ja nie mówię teraz o organizacji związku zawodowym, tylko... Wiesz, ja coś ci powiem. To jest chyba tak, że ja... No, nienawiść jest zawsze organizowana. To, że w którymś momencie, ja uważam, że właściwie nie tyle trwała Solidarność, ale jakiś taki konsensus klasy politycznej i jakaś zgoda Polaków trwała do momentu wejścia do Europy, do Unii Europejskiej. Potem to się rozleciało, bo nic nie było oczywiste, ale też rozleciało się dlatego, że nienawiść jest zawsze organizowana. No, no ktoś to wymyślił, prawda, że trzeba ten język, że trzeba tak mówić o tym państwie, jeżeli się nim nie rządzi i tak dalej. I to zniszczyło w jakiejś ogromnej mierze tą całą tradycję, która znana. Ona odżywa tylko, jak umierają wielcy ludzie i wtedy nagle nie wiadomo dlaczego pojawiają się przywódcy wszystkich partii i też opozycyjnych i też i Platformy i tak dalej na pogrzebach. Bez względu na to, co mówili o tym człowieku, jak na niego pluli i tak dalej. Nagle okazuje się, że ten mit, czy ta tradycja jakoś tam trwa, prawda? Pamiętam pogrzeb Gieremka, Mazowieckiego i tak dalej. Ale to się... Ja uważam, że ten taki dramatyczne załamanie się jakichś takich i autorytetów, i wspólnego języka, i takiej elementarnej zgody co do państwa, co do tego, jak trzeba rozmawiać, co do wartości. No, że możesz być w opozycji, mieć inne zdanie, ale nie krzyczysz na tamtego, że jest zdrajcą, bo jest inny. To zostało zorganizowane. To się stało właściwie po 2005 roku, a już po katastrofie smoleńskiej to już w ogóle jakby... Powiedziałeś o wejściu do Unii, jeżeli dobrze rozumiem, w tym sensie, że był jakiś taki polityczny wielki cel, co do którego wszyscy byli zgodni, niezależnie. Cała klasa polityczna, tak, ale to inteligencja, wszyscy, którzy, wszystkie autorytety, no to było takie dość oczywiste, tak. No. A potem już nie ma wspólnego celu, jest Solidarność w żałobie wyłącznie. No ale też nie tylko wspólnego, tylko następuje podział polityczny. Może on jest łatwiejszy, jak nie ma wspólnego celu po prostu. Podział polityczny tak dramatyczny, radykalny i zmiana języka w debaty publicznej, która jest najbardziej dramatyczna tutaj. Mnie to upokarza. Znaczy ja na przykład nie mogę słuchać, że ta Polska się rozpada, że to jest wszystko, że rozkradana jest, że nic się nie udaje nikomu. To jest... Mnie to upokarza, bo ja uważam, że ta Polska ma wielki sukces. I nagle ktoś bez przerwy powtarza, że to jest wszystko humbug. No, ja tego nie mogę znieść po prostu. No. Może dlatego, że jestem, że tak powiem, czuję się jako ojcem, nie jako ojcem tej Rzeczpospolitej, ale tak o niej mówić. No. Ja uważam, że młodzi ludzie, 30-latki czy młodsi jeszcze, oni nie mają żadnego powodu odnosić swoich doświadczeń do PRL-u. Dla nas ta Polska jest
ta Polska jest, mnie się ta Polska oczywiście bardziej podoba, bo ją ciągle porównuję z PRL-em w różnych aspektach. On nie ma powodu, żeby oni to robili i mogą porównywać z Anglią i z Francją i z Niemcami i oczekiwać, że ona będzie taka sama, czy ze Szwecją, prawda? Ja nie mam do nich pretensji. Ale język, w którym się mówi, że tu po prostu, że tych dróg nie ma, że to wszystko się zaraz rozwali, że to już jest rozwalone, że wszystko, po prostu nie, że to jest nie do zniesienia. To po prostu... No a co powiesz, tak wracając do tematu naszej rozmowy, że państwo kompletnie zaniedbuje kulturę. A kultura obecna polska, szczególnie ta młoda, o tyle ci nie powinna dogadzać, że ona się głównie zajmuje dekonstrukcją i klasy politycznej i pokazuje nam jakby przede wszystkim całe zło wykluczenia, jakie przyniosła III RP. Znaczy zajmuje się bezrobotnymi, bezdomnymi, tymi, którzy się nie załapali. Ja jestem wobec sytuacji kultury dość bezradny. To znaczy, bo ona się jakby tak zmieniła, że ona często do mnie, ona jest w sieci, ona jest, ja nie lubię tego Nowego Teatru, powiem szczerze po prostu, on jest zideologizowany do cna już po prostu, prawda? Więc ja jestem wobec tego świata internetu i tych mediów społecznościowych dość bezradny, bo to tam gdzieś ta kultura przepłynęła i mnie się oczywiście ta cała lewicowa, te wszystkie lewicowe postawy, ten cały spór o prawa kobiet, o in vitro, o ten nurt mi się, ja mu kibicuję, to znaczy ja uważam, że walka z wykluczeniem, partyzanci miejscy, ja ich lubię, bo to ja uważam, że młodzi ludzie muszą poprawiać świat, tylko, ale jednocześnie wobec tego świata, którym nikt nic nie czyta, książki się nie sprzedają, tylko wszyscy piszą biografię, nawet jeżeli nie mam nic do napisania i ja jestem tutaj bezradny, no, po prostu, no. Ta telewizja jest nie do zniesienia, no i tak dalej, no. Może przychodzi taki czas. Dobra, ale to uderzmy w takim razie, jeśli pozwolisz, bo tylko dlatego sobie pozwalam na to pytanie, że kiedyś we dwójkę żeśmy rozmawiali o filmie, który na tobie zrobił wielkie wrażenie. I to był Wajda. I to był Katyn. Mnie się nie podobał. A Sewek był... Pamiętam, że byłeś wzruszony jak nigdy. No, Katyn zrobił na mnie wielkie wrażenie i rzeczywiście, bo on był Katyn jest, Wajda mówi językiem dzisiaj bardzo tradycyjnym film, prawda? Więc to nie zostało jakby, wielu ludziom się to nie podoba. Ja mam poczucie, że w Katyniu, ja tam odkryłem atmosferę kłamstwa katyńskiego. Może dlatego, że ja jakby nie miałem tego w domu, nikt mi w domu o Katyniu nie mówił. To trzeba było jakby się do tego doczytać i odkryć to, prawda? Ale dość szybko zauważyłem, jak to istnieje wokół nas. I w filmie Wajdy to bardzo czuć, podział wokół tego. A poza tym wzruszyło mnie też, ja nie mówię o tej ostatniej scenie, która jest oczywiście wstrząsająca, ale wzruszyło mnie też, że Wajda zrobił film przeciwko sobie w pewnym sensie. Bo Wajda zrobił film o tym, jakim chciałby być chyba. Jakim powinien być, bo on jest przecież młodym człowiekiem, który odstąpił, nie upominał się o to kłamstwo, o ten Katyń, a jego ojciec zginął w Katyniu. On poszedł na studia, robił filmy, wszedł w tą rzeczywistość. Był przekonany, że nie ma, reprezentował tą część młodzieży polskiej, sporą zresztą, która uznała, że nie będzie trzeciej wojny i nie ma się o co bić, trzeba budować od nowa i trzeba jakoś żyć w tym wszystkim. On, Konwicki, no mnóstwo takich wybitnych postaci było. Ale bohaterem Wajdy w tym filmie jest chłopak, który do końca walczy o pamięć, prawda? Więc ja miałem poczucie, że Wajda zrobił film przeciwko sobie trochę. To było takie poruszające dla mnie. Ale wszystkim ta atmosfera kłamstwa Katyńskiego, którą ja pamiętałem. Pamiętałem jakby z własnego życia. To poruszające. Nim Państwu dam głos, bo już dobijamy do tej godziny 30,
to muszę jeszcze jednym rozdziałem życia tutaj Sewkowym. Chciałbym, żeby to była recenzja miasta, w którym odbywa się to spotkanie. Bo jednym z twoich rozdziałów życia, zapamiętaliśmy wszyscy, no było bycie naczelnym redaktora Gazety Wyborczej w Krakowie. I mnie po pierwsze ciekawi tak, czy długo musiałeś pracować nad tym, żeby Kraków rozkodować? Dla ciebie jako przybysza z Warszawy. Ja przyjechałem do Krakowa po 10 latach pracy jako dyrektor, zastępca dyrektora generalnego w Agorze. Czyli ja 10 lat pracowałem w tak zwanym menadżmencie. Nie do końca, bo ja po prostu zakładałem i kierowałem wszystkimi dodatkami. Dodatkami lokalnymi. No ale głównie zajmowałem się jednak pieniędzmi, takimi rzeczami i miałem tego już dość. Było jakieś miejsce w Krakowie i z tym Krakowem właśnie nie dawaliśmy sobie rady, więc skierowano mnie na odpowiedzialny odcinek i ja chciałem być. I Kraków to był dla mnie kompletny szok. Może się ktoś tu dla mnie odkryje, tutaj obrazi się na mnie. Ale bądź szczery, błagam, tak, bądź szczery. Ja po raz pierwszy się spotkałem tak naprawdę z prowincjonalnym miastem. Przepraszam, nie obrażajcie się na mnie. Kraków jest człowiekiem, który jest miastem, w którym jest mnóstwo wykształconych, inteligentnych ludzi. A jednocześnie cały typ relacji międzyludzkich jest absolutnie prowincjonalny. Wszyscy się spotykają, wszyscy się znają. Wiadomo, wszyscy krążą wokół tego rynku mniej więcej. W ciągu dnia, wieczorem piją na Kazimierzu. Jak się kogoś zapyta, o kogoś zapyta, to ci zaczynają od tego, kim był jego dziadek. To też jest taka, to też w ogóle w stosunku do Warszawy w ogóle nie. Warszawa jest tak przeoranym miastem, tak w pewnym sensie anonimowym w różnych wymiarach, że jest nie do pomyślenia po prostu. Nikt nie zapyta cię, kim był twój ojciec tak naprawdę, no, bo wszyscy są skądś. No. Więc jeszcze więcej, Kraków ma, więc ta prowincjonalność była dla mnie rewelacyjna. No, to, że do mnie przychodzi krakowski restaurator i mówi, panie redaktorze, zaraz przyniosą donos na mnie panu i tłumaczy mi, co tam będzie. To było wspaniałe po prostu. No. Ja zostałem dość szybko zaadaptowany przy tym Krakowie, bo jak się dowiedziałem, później uznano, że Michnik wreszcie przysłał kogoś poważnego do Krakowa. W związku z tym i główną rolę odegrał to tygodnik, bo ja po kilku dniach otrzymałem telefon z tygodnika, że są imieniny Ziuty, czy urodziny Ziuty, jestem oczekiwany. No, więc, prawda? Czyli po prostu tutaj, płonięty. Tak, płonięty zostałem, ale ja byłem tym Krakowem zachwycony. To, że idę na obiad do knajpy i w knajpie, w której nie jestem codziennie, kelner wie, że ja jestem na jakiejś diecie i co trzeba mi podać, bo on już słyszał. A czego nie podać? Tak, tak. No taka historia, którą... No, to, moja ulubiona krakowska anegdota to jest, jak była rocznica tygodnika powszechnego, chyba 60. czy to. I poprosiliście mnie, żebym coś zaśpiewał. To było w Teatrze w Nowej Hucie. I ja mówię, ale co mam zaśpiewać? No zaśpiewaj co chcesz. Ja mówię, a czy może być piosenka Kościół z ziemią zrównamy? No taką piosenkę na kurę mnie nauczył. Kościół z ziemią zrównamy, przebudujemy ten świat, wzniesiem mocnymi rękami Polską Republikę Rad. Więc uznałem, że to zabawne zaśpiewać na rocznicy tygodnika, ale pamiętałem tylko jedną zwrotkę. I Staś Mancewicz mówi do mnie, słuchaj, człowiek z twoją pozycją w Krakowie dzwoni w tej sprawie do dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. I ja po prostu, ja to uwielbiałem w Krakowie, natychmiast to wykonałem. Połączono mnie, pan profesor, nie pamiętam jego nazwiska, powiedział, że oczywiście uruchomi wszystkie służby, żeby... Wygrzebali śpiewnik stamtąd. Nic nie wygrzebali, Staś Mancewicz znalazł w antykwariacie, ale to, że ja, to takie rzeczy tu się dzieją, to był dla mnie absolutny to rozkosz, bo to tak zabawne było po tej Warszawie i tak ciekawe. No i to jest dla mnie Kraków po prostu. To jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To już jest nie tyle wrogo, ile jakby rzeczywiście taka poważna, fundamentalna różnica. Ja mam poczucie, że Kraków ma zupełnie inny stosunek do historii. W Warszawie historia jest bolącą raną, bo to głównie to powstanie, ale to jest takie miasto przeorane przez historię. A w Krakowie właściwie historia to jest zawsze anegdota. Bo tu się nic ważnego nie dzieje. I stosunek do historii jest. I stosunek do historii jest właściwie też taki, no działo się te żarty, to coś do tego, ale też to, że Kraków jest głównie od odgrywania tych rocznic. No przecież
To AK krakowskie było żadne, no, ale gdzie powstało Muzeum AK? W Krakowie oczywiście, prawda? I takich rzeczy można o Krakowie bez końca opowiadać. Ja uwielbiam to miasto oczywiście, chociaż po powrocie do Warszawy, która jest szalenie dynamiczna i taka... ja wróciłem po 5 latach do Warszawy i zostałem szefem Gazety Stołecznej i odkryłem jakby Warszawę zupełnie inną, taką tą tworzoną przez tą młodzież alternatywną, tych hipsterów, coś. Warszawa jest bardzo kolorowa teraz, ciekawa i właściwie ten Kraków wydaje mi się taki, no, ociężały, konserwatywny, taki smutny, ale uwielbiam go po prostu, absolutnie. Zakończyliśmy komplementem. Jeśli Państwo mają pytania, to ja bardzo proszę, tylko błagam, żeby to były pytania. Śmiało, śmiało. Jeszcze nie wszystko o Krakowie powiedział. Dobry wieczór Państwu. O języku. Dziś rano... Nie, to było wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem, może być, tak? No. Wczoraj wieczorem w TVN-ie po głównym dzienniku była rozmowa pan Michał Migalski z panem, ten dziennikarz słynny, brodaty, siwy Ku. Wczoraj w TVN-ie była rozmowa, w której rozmawiał pan Michalski czy Migalski? Migalski z panem, tutaj sobie przypomnę zaraz. Może mniejsze nazwisko, co powiedzieli? Z panem Kuczyńskim, jest takie języko, prawda? I było o języku. Był pewien nieduży spór. I dziennikarz mówi tak do pana, do obydwu. A co by było, gdyby PiS dalej panował do tej pory? Jak byśmy gadali? A pan Kuczyński mówi tak, w ogóle byśmy nie gadali. To ja się pytam, co mógł mieć na myśli? Okupację, terror, kibitki? Czy może byśmy mówili inaczej, po niemiecku, albo jak? Ja nie lubię alternatywnej historii. Mogę powiedzieć tylko tyle. To nie jest alternatywna, to jest ocena sytuacji, o języku. To delikatne, tak powiem, przypadek wyrażenia się tego politycznego. Więc ja nie lubię alternatywnej historii i nie mogę powiedzieć, mogę tylko powiedzieć tyle, że ja nie uważam, że ten straszliwy język, który dominuje w debacie publicznej, że tu jest jakaś symetria. Że to z jednej strony Niesiołowski, a z drugiej strony Hoffman i tak dalej. Ja uważam, że za ten język odpowiada głównie, oczywiście zawsze są z drugiej strony odpowiedzi, jednak PiS, tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast co by się działo, gdyby PiS rządził dłużej? Nie mogę powiedzieć. Myślę, że nie było takiej możliwości, żeby rządził dłużej, ponieważ tego nikt nie wytrzymywał po prostu, tyle po prostu. No są tacy, co wytrzymywali, tak. Nie przesadę. Panie redaktorze, przecież oczywista rzecz, czyli pytanie jest, co by było, gdyby dalej rządził, tylko jak jest stanowisko wiodącego dziennikarza postępowego, jest takie, w ogóle się nie gadali. To znaczy, co on sądzi o tej przeszłości, jaka ona by była opresyjna, że co, byśmy w ogóle nie żyli? Znaczy, chodzi panu o rządy PiS-u, tak? No nie o co chodziło temu dziennikarzowi, ale boję się, że Seweryn się nie wcieli w tego dziennikarza i nie odtworzy. Trudno powiedzieć, co on miał na myśli. To trzeba by jego pytać, może kolejny kod mistrzów. Jeśli się zna Kuczyńskiego, to wiadomo, bo on miał na myśli. No, jak wiadomo, to trudno nam odpowiadać. No, to ja mogę powiedzieć tylko, bo rozumiem, że to jest tak naprawdę pytanie o moją ocenę czasu rządów PiS-u, więc odpowiem. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński postąpił uczciwie. On nie obiecywał żadnych reform gospodarczych, nie miał takich ani różnych innych rzeczy. On obiecywał tylko, że rozpędzi układ i zrobi lustrację. Układu nie znalazł, ale kilku ludzi skrzywdził i jakby dokonał jakby dzięki temu wszystkiemu
takiej, jakby, ja uważam, że ten wymiar sprawiedliwości po nim, aż po Ziobrze, do dzisiaj płacimy za to, bo potem jeszcze wszystkie sprawy uruchamiali jego umarzali jego prokuratorzy. To były bardzo nieprzyjemne 2 lata. Nieprzyjemnego języka, którym się szczuło na ludzi przeciwko innym. To jest zupełnie, to nie jest mój kraj. Znaczy to jest, byłem bardzo przeciwny, bardzo tego nie lubiłem i uważam, że to jest bardzo szkodliwe i tyle, no po prostu. Znaczy to jest twój kraj, to nie jest twoja partia, tak bym ja powiedział. Zachęcam do pytań o kulturze. Jeśli można. Dobra, no to ja w imieniu internautów na koniec zapytam Sewka. Mam tu 4 pytania od internautów. Wszystkie są właściwie o tym samym, a 4 je dobrze dopełnia. Czyli jakbyś wytłumaczył ludziom w Krakowie, co jest wyróżnikiem człowieka kulturalnego? Chyba, że czyta, no. Czyta. To już bardzo rzadkie jest. No. Ale czy, że tak mało jest kulturalnych, jak nie czytają? No tak, mało. Znaczy to jest jakiś... Piszą niekulturalnie. Ale to, że czyta książki, tak, głównie. To jest chyba dzisiaj główny wyróżnik. Jest też taka niezwykła rola teatru teraz. To znaczy, on się zrobił... ja nie lubię tego języka, nie przepadam za nim, ale właściwie takim miejscem debaty publicznej o Polsce zrobił się teatr teraz bardzo ważnym, prawda? Takim właściwie miejscem walki o rewolucję, o zmiany, o coś. To jest ciekawe, chociaż ja tego teatru nie bardzo lubię, ten teatr, ale ten. Więc to są wyróżniki człowieka kultury, po prostu. Ale wszystkim czytanie, to jest największy dramat Polski. Po prostu nikt nie czyta, młodzież nie czyta i to jakby ta kultura się robi, jakoś rozmywa się w tych śmieciach internetowych po prostu. Tylko tyle, no. Frekwencja na targach była ogromna. Książki nie wiadomo, czy dlatego, że czytają, czy że... Frekwencja na targach jest i nic z tego nie wynika, w tym sensie, że są dane o czytelnictwie Polaków dramatyczne po prostu. No. Dramatyczne kompletnie i to ciągle spada. Muszę powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Roznerem, takim wydawcą, jeszcze podziemnym teraz, już on mówił mi, że nigdzie w Europie tak nie spadło czytelnictwo jak w Polsce i to samo dotyczy prasy. Nigdzie tak nie spadło jak w Polsce. No właściwie nie wiem, co będzie dalej. To jest jakiś dramat, może nie. Ja jestem właściwie generalnie optymistą. Uważam, że jakoś społeczeństwo się broni, ludzie się bronią i coś z tego wyniknie, ale to znamienuje jakąś taką dramatyczną zmianę kultury, której ja jestem, wobec której jestem bezradny i nie wiem, co z tym zrobić. A czemu właściwie jest dramatyczne, że ktoś nie czytał? Może czytać głupie książki i wtedy jest dramatycznie, ale że tak... No nie, no, ale chodzi o mądre książki. Oczywiście prowokacyjnie pytam, państwo rozumieją. O mądre książki, o debatę wokół nich, o trudne książki, nie wiem. No. Może, nie wiem, ja nie czuję. Znaczy, w Krakowie jest trochę inaczej, znacznie więcej ludzi przychodzi na spotkania autorskie i tak dalej. W Warszawie jest znacznie gorzej. No. Ale te wszystkie badania są dramatyczne, dramatyczne po prostu. 20% ludzi z wyższym wykształceniem w ogóle nie bierze w ciągu roku żadnej książki do ręki. No to są jakieś rzeczy. To jest wiarygodne, co Seweryn mówi. Przepraszam, że tak odsłonię cię teraz, bo pamiętam, zrobiło to na mnie wrażenie. Ja chyba byłeś wtedy naczelnym redaktorem gazety w Krakowie i chcieliśmy się umówić na jakiś wieczór i Seweryn powiedział nie. Bo to jest ten wieczór, który ja poświęcam na czytanie. Inaczej bym zgłupiał, tak powiedział, zapamiętałem. Od tego czasu sobie robię taką środę. No, proszę. I od razu mi się poprawiło. Bardzo dziękuję Sewerynowi Bumsteinowi za ten wieczór. I państwu oczywiście też.